mam pomysł. Musi zabrać ten, jak to się nazywa? Cesarzowi. Cesarzowi Freakfightów, tak? Wtedy Usek dopiero będzie najlepszy na świecie, tak? Nie, no nie właśnie. Ciężkie, ale ciężkie pytanie zadałeś. Jesteśmy w Podgórzynie, Podkarpaczem, gdzie do swojej walki zaplanowanej na 26 sierpnia we Wrocławiu z Danielem Dibła przygotowuje się mistrz świata, posiada 3 pasów mistrza wagi ciężkiej, Oleksandr Usyk, który jest za naszymi plecami, a z nami jeden z jego sparring partnerów. Przedstawiać nie muszę, Mariusz Wag. Witam cię, Mariusz, serdecznie. Witam serdecznie. Mariusz, z tego co wiem, to ty chyba jesteś jednym z zawodników, którzy są praktycznie albo od samego początku, albo od dłuższego czasu, tak? Bo inni się zmieniali, a ty tutaj jesteś cały czas. Jak to wygląda, powiedz? Tak, już chyba jestem 4. albo 5. tydzień tutaj. W piątek ostatni sparing robię. I później dalej są podróże ruszą, ale atmosfera tu jest, tak jak widzicie, jest naprawdę fajna. Cały team ma zorganizowany ten kemp w jak najwyższym poziomie, tak, wszystko mają co chcą, sale treningowe na wyłączność, 2 ringi, sparring partnerów Usyk ma mnóstwo, więc przygotowania na najwyższej półki. Powiedziałeś, że w piątek ostatni sparring, będziecie z tych zaplanowanych, ale ten taki ostatni, który stoczyłeś, to miał miejsce wczoraj, czyli w poniedziałek. Z tego co wiemy, to było 12 rund, bo Piotr Jagiełło nam tutaj troszeczkę informacji sprzedał. 12 rund, ty miałeś 4 rundy z Usykiem, chyba w sumie trzech rywali. Powiedz mi taką jedną rzecz, bo ty sparujesz z Usykiem już nie po raz pierwszy, tak? Jak na przestrzeni tych miesięcy, lat, jak go pierwszy raz spotkałeś, miałeś możliwość sparowania? Sasza się rozwija, bo na pewno się rozwija cały czas. Na pewno się rozwija, tak, mam w tej wadze ciężkiej jest dosyć krótko, tak, ale rozwinął się dobrze, ale do czego dążę, że on nie bazuje na muskulaturze, żeby wyglądać jak najbardziej żeby lepiej wyglądać, tylko on bazuje na tych swoich starych, kurczę, elementa, który ma bardzo dobre, tak, dynamikę nogi, balans, timing, tak, odchylenia, odwrota, pozycja, odchylenia, i on to szkoli, tak, on nie spędza na siłowni, nie przerzuca ciężarów, tak, wiesz, tak jak powinien to robić, tak by się wydawało, że powinien to robić, ale on właśnie nie idzie w tym kierunku, tylko on, te elementy, które ma bardzo dobre, cały czas je doszkala. Ty sparowałeś z największymi koniskami wagi ciężkiej, na pewno Usyk nie bije tak mocno jak oni, ale pewnie tą intensywnością jest w stanie, moim zdaniem, pewnie zamęczyć każdego, nawet największego twardziela, prawda? Tak, jego przyszły rywal jest naprawdę mocnym zawodnikiem, bije mocno, tylko to nie jest ten poziom zawodnika, oni się naprawdę, chociaż tam ten Dibua jest mocnym zawodnikiem, ale Usyk jest mama i na tutaj, tak, więc we Wrocławiu spotkają się dwa fajne takie typy zawodników, tak, siła i ten balans, ruchliwość, tak. Sorry, że się przerwa, ale często się mówi, że technika chamskiej siły się nie broni, albo nawet na odwrót, to zależy kto jak to przedstawia. A jak myślisz, jak to wygląda z twojej perspektywy? Wiesz, jak to jest, Aleksander, On pracuje nad tym, żeby nie doszło do takiej sytuacji, żeby dostać ten cios mocny, tak? On cały czas w ruchu jest, cały czas ruchliwy, cały czas tam wskazówki z narożnika, jak gdzieś tam stanie przy linach, nie może na ułamek sekundy się zatrzymać, tak? Więc on wie o tym, że ten jego zawodnik jest mocny, ale to pierwsze 2-3 rundy jest mocny, bo później swój styl narzuci i go wyboksuje, tak, przed czasem. A kilka razy udało ci się trafić Usyka, skoro mówisz, że takie lody na nogach? Wiadomo, tu są duże rękawice, kaski. Każdy, tak jak on, tak jak my mamy jakiś tam plan na te sparingi, on w danym dniu też ma jakiś tam plan, na każdy trening ma inny plan, ma co innego wykonywać. Nieraz uda się tak trafić, tak? Trafiam, on oddaje. Normalne sparingi. A powiedz mi, bo tak mi się wydaje i nawet jak z tobą kilka razy rozmawiałem, to
zawodnicy tacy prawdziwi, wagi ciężkiej, to wy jesteście, tak mi się wydaje, trochę zazdrośni Usyka, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy przed pierwszą walką Usyka z Joshuą, to powiedziałeś, że nie no, Usyk, wiadomo, kapitalny geniusz, ale on jest za mały. Wiesz, jak teraz to wygląda? Wiesz dlaczego? Bo tak nam wmawiali, tak nam wydawałoby się, że taki mały ciężko nie ma szans z dużym ciężkim, tak? A tu jednak Usy gdzieś tam przełamał te stereotypy, pokonał Joshuę, gdzie sam myślałem, że Joshua go wyboksuje, tak? Ale okazało się zupełnie inaczej i wielki szacunek za to, że naprawdę on każdy z tych sparych partnerów jest większym od niego, tak? Ale szacunek za to, że podejmuje rękawice i boksuje, tak, na najwyższym poziomie. Usyk tak naprawdę to tego Joshuę zabrał dwa razy do szkoły, ale powiedz mi, jak ty widzisz ewentualny, miejmy nadzieję, że ten pojedynek w końcu dojdzie do skutku, czyli Usyk kontra Tyson Fury, bo akurat tutaj bym pewnie się delikatnie zgadzał z tobą, że tutaj jednak gabaryty i ten sposób walczenia Tysona Fury'ego, który pewnie się do niego przyklei, będzie na nim leżał, tutaj jednak te kilogramy mogą mieć znaczenie. To jest tylko moje zdanie, moja opinia. Będzie mega brudny pojedynek, tak? On go już przed samą walką będzie próbował gdzieś tam wyprowadzać z równowagi. Na samej walce na bank go parę razy rzuci o ziemię, skrinczuje go, będzie go spychał, gdzieś tam może go uderzyć jakimś brudnym ciosem, tak? On będzie chciał go usykać, będzie... Fury będzie wiedział, że lewy na lewy nie ma szans już, Fury, tak? Dlatego on będzie chciał go psychicznie zmęczyć, będzie na samej walce będzie chciał go męczyć, tak? Może być bardzo brudny pojedynek, tak? Tak, tego się spodziewam. Tym razem większy, czy jednak mniejszy? Nie mogę, prywatnie ci powiem, co ja o tym sądzę, nie mogę powiedzieć. Więc na pewno będzie bardzo ciekawe, interesujące, tak jak teraz tak samo jestem bardzo ciekaw tego pojedynku, tak jak jeszcze bardziej jestem ciekaw Usyk Fury, tak? To nie tylko pewnie ja, ale większość świata sztuk wag będzie czekała na ten pojedynek. A powiedz mi, gdyby Usyk wygrał z Fury'm i zunifikował, zdobył wszystkie pasy, nie tylko w wadze juniorskiej, ale teraz właśnie w tej wadze ciężkiej, to czy można by go uznać aktualnie najlepszym pięściarzem bez podziału na kategorie wagowe? Bo w ostatnich tygodniach konkurencja mocna i Inoue, Crawford, no to pokazali kapitalny boks w swoich wagach oczywiście. Ciężkie pytanie teraz zadałeś, tak? Nie ma lekko. Kurno, nie wiem, wiesz, myślę, że jeszcze będzie musiał coś więcej... Tylko co można więcej zrobić jeszcze? Właśnie, co jeszcze więcej? Mariusza może pokonać. Ale właśnie, co jeszcze więcej, wiesz, w wadze tej niższej, teraz w ciężkiej wadze wszystkie pasy zdobędzie, to co jeszcze więcej zdobędzie? Może w sumie jest do wagi bliżej, może iść jeszcze. Mam pomysł. Musi zabrać... jak to się nazywa? Cesarzowi Free Fightów, tak? Wtedy Usyk dopiero będzie najlepszy na świecie, tak? Nie właśnie. Ciężkie pytanie zadać. Ja myślę, że oni tak już gdzieś tam w czołówce tych najlepszych na świecie, pokonując Tysona Fury, powinien znaleźć się gdzieś tam na podium, tak? Wspomniałeś, że jesteś tu już od kilku tygodni, rozumiem sparingi, sam też trenujesz, wiadomo, robisz swoje treningi, ale masz mnóstwo wolnego czasu, a skoro wspomniałeś o cesarzu, to stawiam, że oglądałeś ten pojedynek. O pojedynku nie rozmawiajmy, bo to nawet trudno nazwać pojedynkiem, ale powiedz mi, kolejny pięściarz wszedł do świata Freak Fight, to Andrzej Fonfara. No jakby z góry było wiadomo, jak to będzie wyglądać, tak też wyglądało. Andrzej zarobił tyle, ile za pierwszą walkę Mistrzostwa Świata za Adonisem Stevensonem. Ja wiem, że ty też masz non-stop jakieś oferty. Kiedy ciebie w końcu gdzieś zobaczymy? Tak jakby to powiedział Niemiec i Zimany. Kiedy mnie... Ja się bronię, wiesz, ja nie mam źle w tym boksie, tak? Robię to, co kocham. Ale popatrz na przykład na Andrzeja. Andrzej, ja wiem, że już jest wiele lat po karierze, ale tak, no ma swoje 3 czy 4 biznesy, tak. Kasy sporo. Sam powiedział, że tylko prywatne kwestie chciał załatwić. Tak się mówi, no ja też bym powiedział, że nie powiem, że jest dla pieniędzy, bo to by głupio wyglądało, czy by zabrzmiało by głupio. Mam oferty jakieś tam, wiadomo, że to ja bym nie walczył z żadnym
żadnym minimajkiem czy szczęką, szczeną. Ale starcie minimajk Mariusz Wach, to powiem ci, wiesz, byłoby gorąco. Tam jest też mnóstwo w tym, czy dużo zawodników ciężkich z innych sztuk walk. Jedynie takie zestawienie by mnie interesowało, gdzieś tam rywalizacja z tymi ciężkimi zmieszanych sztuk walk, tak? jedynie coś takiego. Ale tak jak mówię, jeszcze zajmuję się tym boksem. Wiadomo, jakbym zaczął treningi MMA, to ten boks by poszedł w odstawkę, a tego na razie nie chcę. Dokładnie, za twoimi plecami Usyk, jeden z najlepszych pięściarzy na świecie, więc tematy mniej poważne kończymy i na koniec będzie znowu poważnie, kiedy Mariusz Wach ponownie w ringu, bo tak, teraz sparujesz z Usykiem, zaraz wylatujesz, to nie jest żadna tajemnica, bo opowiadasz wszemi wobec, do Zhai Li Zhanga, znowu do Ameryki, więc no co chwilę jesteś w tym ringu, a kiedy cię zobaczymy w walce? I z kim? 6 września na charytatywnej gali. Pełna moc, zawalczę sparring i później są plany, tydzień później, czyli 16 września. O 13 jakoś tak. 13, coś takiego. W Tarnowie ma być organizowana gra zawodowa. Dzisiaj albo jutro będę znał szczegóły, tak. A powiedz mi, nie chodził ci po głowie, a może nadal chodzi na przykład pojedynek z Adamem Komnackim, który przyjechał do Polski, nie ma najlepszego okresu ostatnio, Adam, ale w końcu fajnie byłoby, gdyby na przykład Adam w końcu pokazał się tej polskiej publiczności, kiedyś były różne wątpliwości, kto jest najlepszym polskim ciężkim. Nie było tematu, więc wiesz, że ja nie lubię rozmawiać na taki temat, wiesz, nie było żadnej strony tematu, będzie ochota jakiegoś promotora na takie zestawienie takiego pojedynku mnie z Kownackim. Myślę, że dla siebie i dla kibiców to by było fajne widowisko tutaj w Polsce, coś takiego obejrzeć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dwa różne style, pewnie jeden i drugi gdzieś tam już u schyłku swoich karier, ale na pewno jedno i trzy drugie nazwisko budzące jeszcze jakiś tam sentyment w świecie boksu. To zakończymy z przymrużeniem oka, bo sparujesz z Usykiem, potem Zhang w Ameryce, ale słyszałem, że w weekend czeka cię jakieś wesele. Czy tam rundy mistrzowskie też będą dla Mariusza? Mam nadzieję, że nie. Tak, pozdrawiam Kamila Bednarka. To Kamila i ślub? Tak, tak, Kamil, do Kamila, Kamilka jedziemy. Ale myślę, że będzie na spokojnie, bo już muszę w niedzielę rano być w Krakowie, bo mój syn gra mecza i muszę być na tym meczu. No właśnie, ja powiedziałem, że już koniec, ale wspomniałeś o meczu. Puszcza wygrała wczoraj pierwszy mecz w Ekstraklasie. Tak. Oglądałeś? Ale jeszcze nie ostatni. Jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Niestety nie oglądałem. Nie mam mnie teraz w Krakowie, więc nie jeżdżę, ale jak będę w Krakowie dłuższy czas, na pewno będę się pokazywał na meczach u siebie i na wyjazdach.